Bardzo dziękuję. Postaram się w takim razie trzymać czasu, choć żeby móc ustąpić pola, na co mam cały czas nadzieję. Tak jak Państwo widzicie, przeprowadziliśmy te badania przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i życzliwej pomocy Fundacji Orange również. W zespole badaczy z Instytutu Informacji Naukowej Studiów Bibliologicznych, ale też przy udziale pana profesora Filiciaka, przy wsparciu pani dr Buchner i pani Marii Wierzbickiej, bez których pewnie te badania wyglądałyby zupełnie inaczej i na pewno nie uzyskalibyśmy takich wyników, czy nie tak to by przebiegało. Krótkie, a należne wprowadzenie takie metodologiczno-techniczne. To było badanie jakościowe, nie było więc badaniem szeroko zakrojonym, nie było bardzo duże. Obejmowało przegląd takich danych, które już dostępne są w literaturze, czy to w publikacjach naukowych, czy w raportach z badań Biblioteki Narodowej, Polskiej Izby Książki, o których myślę, że wszyscy słyszeliśmy, bo były i jedne, i drugie, albo odbywają się regularnie, albo były niedawno przeprowadzone w ubiegłym roku, czy w kilku poprzednich latach. Przeglądaliśmy też, przyglądaliśmy się dyskursowi medialnemu, żeby zobaczyć, jak czytanie tekstów, zwłaszcza tekstów dostępnych w sieci, tekstów w wersji elektronicznej, choć już może pobranych na nasze różne urządzenia, jak ono wygląda i czy ono zmienia taki krajobraz czytelniczy. Formalny tytuł projektu brzmiał Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia e-tekstów i urządzeń pozwalających z nich korzystać. Ale to powiem tylko raz, bo to nie jest ładne sformułowanie, aczkolwiek myślę, że chcieliśmy właśnie, żeby oddawało to, na co zwracamy uwagę. Czyli pytanie jest, na ile teksty dostępne w sieci zmieniają nasze zachowania czytelnicze, czy je zmieniają i na ile zmieniają i co możemy o czytelnikach w związku z tym powiedzieć, czego się możemy też dowiedzieć i może coś dobrego dla czytelnictwa zrobić. Rozmawialiśmy o czytaniu e-booków i tekstów sieciowych z bibliotekarzami w dwóch takich wywiadach grupowych i rozmawialiśmy z respondentami indywidualnymi. Nie była to bardzo duża grupa, ale staraliśmy się, żeby była bardzo zróżnicowana, to znaczy, żeby byli to reprezentanci różnych miejscowości, różnej wielkości miejscowości, różnych grup wiekowych. Te wywiady to, co było jeszcze najciekawsze i chyba najbardziej też takie wnoszące elementu ciekawego do naszych badań, to dzienniczki, które towarzyszyły tym wywiadom, czyli poprosiliśmy tychże respondentów, żeby przez kilka dni zapisywali to, co czytają, z tym zastrzeżeniem, że chodzi nam o takie czytanie przyjemnościowe. Nie o to, co czytają w celach edukacyjnych, czy w celach zawodowych, czy z jakichkolwiek innych obowiązków, tylko to, co czytają dla swojej przyjemności, dla miłego spędzenia czasu, z wyboru, tak? Żeby miło spędzić czas. I na podstawie tych zapisów dzienniczkowych i również właśnie wywiadów indywidualnych pokazał nam się bardzo ciekawy, naszym zdaniem, obraz zróżnicowania tych zachowań czytelniczych i zróżnicowania też wyborów dotyczących tego, co, kiedy i na czym czytamy. Ja troszkę opowiem o tym slajdzie, żeby on był bardziej może czytelny, bo on ładnie pokazuje, ale właśnie instrukcji troszkę wymaga. Mamy w pierwszej lewej kolumnie smartfon, później tablet, później komputer, czytnik i teksty drukowane. I teraz na różnych urządzeniach z różnymi typami tekstów się zapoznajemy. Zaczynamy rano, bardzo często, jak widać po liczbie osób, znaczy stosunkowo często korzystamy z Facebooka, szukamy wiadomości, także czytamy gazety, prasę, czy dłuższe artykuły czasopisma i na różnych też urządzeniach czytamy książki. I jeżeli przyjrzymy się, już spojrzymy nie tylko na te urządzenia i na typy czytanych tekstów, ale właśnie na taką intensywność korzystania, pokazaną tutaj liczebnością zgłoszeń w osobach przypisanych do poszczególnych form, to zaraz będzie jeszcze slajd pokazujący drugą część dnia. Ale widać, jak te zachowania i te wybory się zmieniają. Prawda, że właściwie wstajemy,
i ten dzień zaczyna nam się od poszukiwania wiadomości, od takiego sprawdzania, co nowego się wydarzyło, od takiego kontaktu z tekstem, pewnie krótszym, ale też z tekstem dostępnym na smartfonie czy tablecie, czasami też komputerze, bo to jest takie urządzenie, z którym pewnie łatwo nam usiąść przy śniadaniu czy przy kawie, z którym łatwo nam się przemieszczać. Mamy też, zdarzają nam się oczywiście wybory książkowe i chętnie w miarę pojawia się też gazeta, czy to w wersji drukowanej, czy takiej właśnie elektronicznej, czy portal gazetowy. Tutaj już pewne różnice wyborów zależą też od wieku, prawda? Od tego, czy się spieszymy do pracy, czy na przykład mamy czas i możemy od razu, od rana ten wolny czas spędzać z książką. Jak widać, w miarę upływu dnia taką dominującym nośnikiem staje się komputer, bo większość z nas pewnie siedzi w pracy i jeżeli mamy wolną chwilę, to właśnie do tekstów w pracy zaglądamy, czyli na takim komputerze stacjonarnym. I krajobraz znowu się zmienia w miarę nadchodzenia wieczoru. Mamy ten czas powrotu do domów, kiedy niekoniecznie to korzystanie, to czytanie dla przyjemności w ogóle się w małym stopniu pojawia, ale książka drukowana to jest coś, z czym chętnie kończymy dzień. Najchętniej drukowana, aczkolwiek też dostępna w innych nośnikach, także na audiobookach, o czym tutaj już nie wspominaliśmy, ale respondenci nam o tym donosili. Wydaje się, że to jest jeden z takich elementów, który fajnie byłoby jakby zgłębić coraz bardziej i też zastanawiać się, na ile ten kontakt z tekstem w ciągu dnia dostosowujemy w zależności od naszych możliwości takich i technicznych, i czasowych, i sprawności korzystania. Wtedy, kiedy nie czytamy w domu, czy w pracy, czy w takim miejscu gdzieś pomiędzy poczekalni, to jeżeli podróżujemy w środkach komunikacji miejskiej czy na dłuższe odcinki, to ten tekst się też pojawia i widać, że zwłaszcza w tych dłuższych podróżach książka jest takim ważnym towarzyszem. I wtedy częściej, stosunkowo częściej także na tym urządzeniu elektronicznym, respondenci chętnie podkreślali wygodę korzystania z takiego narzędzia. I jeżeli ich zapytać, jeżeli pytaliśmy różne osoby właśnie z różnych grup wiekowych, z różnych miast, z różnych miejscowości, jak widzą to swoje czytanie, to z jednej strony jest taki może trochę żal właśnie, że tych dłuższych tekstów książkowych, literatury nie ma może tyle co kiedyś, ale to czytanie samo w sobie się zintensyfikowało. To znaczy towarzyszy nam w wielu właśnie wolnych chwilach i chętnie do tego tekstu zaglądamy, chętnie wybieramy taką formę spędzania tego wolnego czasu. Tutaj pojawiały nam się też takie rozróżnienie, takie uwarstwienie, można powiedzieć, czytania. Czyli mamy to czytanie takie klasyczne, do którego dążymy, czy które wyobraźnie widzimy jako wersję idealną, tę książkę, fotel, herbatę i kota. Ale mamy też takie podczytywanie, które właśnie w momencie, kiedy nie mamy dłuższej chwili, ale chcemy się czegoś dowiedzieć, czy chcemy zobaczyć, zapoznać się z jakimś tekstem, to ono się wówczas pojawia i bardzo dużą rolę wspomniany tutaj Facebook też odgrywa, troszkę na zasadzie takiej trampoliny, czy takiego hubu właściwie, który skierowuje nas do takiej dłuższej lektury, bo samo w sobie przeglądanie Facebooka czytaniem nie jest. To i my wiemy, ale i respondenci też bardzo świadomie rozgraniczali. Mówili, że no, dopóki tylko sprawdzamy, co się tam pozmieniało u znajomych, to jeszcze nie. Ale jeżeli linkujemy sobie jakieś źródła treści, chcemy mieć je na podglądzie, że tak powiem, i później w te treści wchodzimy, to bardzo często ten Facebook jest właśnie tym punktem startowym, gdzie wiemy, że znajdziemy takie teksty, które mogłyby nas zainteresować i wtedy możemy z nich skorzystać. Kilka takich jeszcze zestawień procentowych. Te procenty dotyczą czasu poświęcanego na czytanie i w tych dzienniczkach
doniesienia czytelnicze, jeśli można tak podzielić właśnie na czytanie książek i czytanie innych tekstów, to proszę zobaczyć, że jak właśnie zapytamy o te inne teksty, one jakby stanowią przeciwwagę, to może złe słowo, ale taką równowagę, takie uzupełnienie, taką drugą nogę tego czytania, prawda? Że to jest niemalże drugie tyle czasu, które spędzamy z tekstem, które spędzamy w sposób świadomie wybierając ten tekst, też jako takiego naszego towarzysza tego wolnego czasu. Jeżeli czytamy książki jako takie, to ta forma drukowana jest nam jednak najbliższa i respondenci najczęściej wybierali ten nośnik, choć w dalszej kolejności także wersje elektroniczne, czyli czytniki bądź tablety, to zwłaszcza wśród intensywnych czytelników, bo właśnie jeżeli ktoś już jest zdecydowanie za czytaniem, to często korzysta z tych urządzeń, które to czytanie mu ułatwiają, tam gdzie z książką może być niewygodnie, prawda? Czy tam, gdzie można mieć wiele różnych źródeł tekstów, tak jak na przykład na tablecie. Natomiast jeżeli sprawdzimy, jak wygląda rozkład czasowy na korzystanie z różnych urządzeń elektronicznych przy czytaniu i tekstów innych niż książki, to tutaj dominuje komputer, ale to koreluje z wynikami chociażby diagnozy społecznej. To znaczy komputer pod koniec ubiegłego roku był tym urządzeniem najłatwiej i najczęściej dostępnym. Komputer w ogóle, telefon w ogóle tak, był częściej wykorzystywany, ale nie smartfon, który pozwala na korzystanie z tekstu bardziej, prawda, niż taki telefon tradycyjny, powiedzielibyśmy. Stąd ten smartfon pojawia się dopiero na drugim miejscu i ten rozkład jakby nie jest, potwierdza proporcjonalnie naszą sytuację i dostępność tych tekstów, tych rzeczy, z których możemy korzystać. I wydaje się, że można powiedzieć, że to, że czytamy teksty sieciowe, czy to, że czytamy teksty dostępne elektronicznie, jest jakąś takim i nadzieją dla badaczy oczywiście, ale też może takim miejscem, gdzie trzeba czytelnika szukać w takim razie, bo dążąc do rozwijania kompetencji czytelniczych, do zachęcania do czytania, może można go spotkać tam, gdzie on jest, prawda? Czyli właśnie szukać go w sieci i tam zachęcać go do lektury dłuższej, bardziej krytycznej może. Druga rzecz, o której można powiedzieć, o której często mówili respondenci, to problem korzystania chociażby z e-booków w kontekście dostępności prawa autorskiego. Wydawałoby się, że z jednej strony często mówi się o tym, że nie jesteśmy szczególnie zaprzyjaźnieni z prawem, ale gdzieś ta wątpliwość pozostaje, że ci, którzy czytają e-booki, zgłaszali takie wątpliwości, czy oni mogą to pożyczyć w jakimś sensie, tak, przekazać, udostępnić znajomym. Bibliotekarze też mówili, że bardzo potrzeba szkoleń w tym zakresie, żeby i samemu wiedzieć, jak korzystać ze źródeł dostępnych tekstów, ale też żeby umieć odpowiadać na pytania użytkowników w tym zakresie. I trzecia rzecz to, podsumowując już i kończąc, to kompetencje cyfrowe w relacji do czytania, tak? Czyli z jednej strony widać, że ci, którzy korzystają z sieci, którzy mają takie kompetencje, to są ludzie często takiej dużej otwartości poznawczej i kulturowej, czyli ci ucyfrowieni czytają więcej. A z drugiej strony to jest tak, że korzystamy z sieci na tyle, na ile kompetencji posiadamy, prawda? Czyli znowu, nie możemy mówić, że sieć nas psuje, bo jeżeli nie korzystamy z niej optymalnie, to albo nie mamy takiej potrzeby, albo nie mamy takiej umiejętności, a zawsze z tym też coś można zrobić. Dziękuję. To krótko.